Już zaczynamy drugą część bez wstępu dłuższego. Przedstawiam moich gości. Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Najpierw studio. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Kłaniam się, witam. Marcin Romanowski, Suwerenna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Włącza internetowe pani poseł Ewa Szadler, Polska 2050. Witam panią. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, to teraz drugi temat, który zaproponuję, zaprezentuję. To jest wypowiedź no, bez precedensu, naprawdę. Uznany ekolog mówi o tym, że była próba zwerbowania tego ekologa, to jest Grzegorz Chocian, była próba zwerbowania pana Chociana przez niemieckie służby specjalne, przez niemiecki wywiad. Niemcy chcieli zaangażować polskiego ekologa, aby ten protestował przeciwko budowie zbiorników retencyjnych. Tych, które nam pomagają i w trakcie suszy, i w trakcie powodzi i mogą przyczynić się do tego, że pewne miejscowości nie znajdą się pod wodą. Proszę spojrzeć na tę wypowiedź. Proszę jej posłuchać. Ci, którzy protestują, nawet nie mają kierunkowego wykształcenia. Znowu inni protestują i tutaj przypomnę pewnego prezesa fajnej spółki, dużej państwowej, który powiedział, ja znam bardzo wielu naukowców, pytanie komu służą. Więc odpowiadając, kto nimi powoduje, no nie tylko sponsor, ale czasem oficer prowadzący. I mówię to nie bez kozery, bo znałem taki przypadek. Stąd też no, pora o tym mówić otwarcie. To jest gra wywiadów na terenie Polski również. Więc, no nie za ostro, panie Grzegorzu? Słucham? Nie za ostro? Nie, nie za ostro. To zostało potwierdzone przez ABW. Będzie pan zaskoczony, ale naprawdę tak jest. Więc my musimy wreszcie mówić otwarcie. My nie możemy się bać tego powiedzieć otwarcie, dlatego że jeśli to powiemy otwarcie, no to może skuteczność różnych takich organizacji będzie nieco osłabiana, dlatego że mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Nie zgodziłem się, ale wiem, kto został zwerbowany. Ale poszedł pan tak z tym do ABW w takim razie, bo już pan ostro mówi w tej chwili. Poszedł pan z tym do służb polskich? Tak, oczywiście tak, ABW zna wszystkie szczegóły i dostałem informację zwrotną, że miałem rację. Teraz, żebyśmy sobie uświadomili skalę i to jest system naczyń połączonych. Mamy miejscowości, które znalazły się pod wodą. Kilka lat temu odbyły się protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych w obszarze Kotliny Kłodzkiej. Wiemy, jak to się zakończyło. Wśród osób, które protestowały przeciwko takiemu rozwiązaniu, są osoby, które dzisiaj piastują funkcje ministerialne w koalicji Donalda Tuska. Są to osoby, które także znajdują się w resorcie zarządzanym przez Trzecią Drogę, dokładnie przez Polskę 2050. I od pani poseł Ewy Szadler chciałbym rozpocząć. Wcześniej moim gościem był pan premier Mariusz Błaszczak, który powiedział, że skali tej powodzi można byłoby uniknąć, gdyby nie ekoszaleństwo, ekoterroryzm, gdyby ludzie, którzy nie myślą racjonalnie, tylko kierują się ideologią, nie piastowali wysokich stanowisk państwowych. No to jest bezpośrednio atak wymierzony w kierunku na przykład pani Pauliny Henik-Kloski, Urszuli Zielińskiej, ministrów waszego rządu, pani poseł. Tak, jest to atak zdecydowany. Zgadzam się, że jest to atak ze słowami pana redaktora, ale uważam, że zdecydowanie atak przesadzony, dlatego że naturalne katastrofy się zdarzały. Zdarzają i zdarzać będą. I zawsze one są nieprzewidywalne do ostatniego momentu, dlatego że jest po prostu nieprzewidywalna. Najważniejszym jest to, żeby z każdej z tych naturalnych kryzysowych sytuacji wyciągać odpowiednie wnioski i zabezpieczać się tak na przyszłość. I uważam, że na to przyjdzie czas, a w tym momencie chciałabym do wszystkich Państwa zaapelować, żebyśmy się włączyli w to, co powinniśmy na początek robić, a mianowicie w pomocy dzisiaj oczekują od nas. Pani poseł, no nie chciałbym, żebyśmy to tak po prostu bardzo spłycali i szybko zamiatali pod dywan, bo problem jest poważny. Wnioski to można było wyciągać po 97 roku, po powodzi stulecia, a nie w 2024, bo te wnioski już dawno powinny być wyciągnięte. Problem w tym, że osoby, które dzisiaj rzeczywiście piastują wysokie stanowiska ministerialne, również brały udział w protestach przeciwko budowie zbiorników retencyjnych, które mogą przejąć sporą falę wody, która niestety zalała polskie miasta, a w obrębie Kotliny Kłodzkiej te zbiorniki retencyjne niestety nie powstały. Iwona Arendt. I w to też pani minister Urszula Zielińska była zaangażowana.
Szanowni Państwo, oczywiście tutaj Pani ma rację. Dzisiaj trzeba pomagać, bo to jest pierwsze, co powinniśmy dzisiaj robić. I rzeczywiście u nas nasi posłowie z Prawa i Sprawiedliwości pomagają, zbieramy produkty, zbieramy te potrzebne rzeczy, łopaty, narzędzia, bo tego brakuje. Zbieramy w naszych biurach poselskich, one już jadą. Nasza koleżanka Kasia Czochara, która ratowała też swoich sąsiadów, i u niej w domu znaleźli miejsce, żeby przed tą powodzią się uratować. Oczywiście i my to robimy i pomagamy i trzeba pomagać, ale trzeba też mówić o tym, co doprowadziło do tego, że dzisiaj ludzie potracili majątki. I popatrzcie Państwo na ten obrazek z Lądka Zdroju. Przecież takie obrazki my w Polsce nie oglądaliśmy nigdy. Dlaczego to się stało? My musimy o tym rozmawiać, co spowodowało, że takie dzisiaj mamy obrazki, że mamy taką katastrofę. Właśnie to, że ekoterroryści blokowali rozwój Polski, bo ja oprócz tego, że blokowali wszystkie tam na Dolnym Śląsku, w Małopolsce budowy zbiorników, to ja jeszcze wspomnę o Warmii i Mazurach. Ja pamiętam, kiedy ekoterroryści już w 2007 roku, Dolina Rozpudy, ale także u nas na Warmii i Mazurach blokowali budowanie dróg, gdzie myśmy, te drogi były katastrofalne. Drzewa wchodzące w drogi, wypadki, ludzie ginęli, nie mogliśmy się rozwijać. Dlatego pani poseł, kiedy tutaj pani poseł Adler mówi, że należy po tej powodzi wyciągnąć wnioski i pomyśleć, co zrobić na przyszłość. Przecież każdy wie, co zrobić. Oczywiście. Tylko, że część działań nie mogła być podjęta w trybie takim ekspresowym, no bo niestety również przedstawiciele dzisiejszego rządu blokowali te działania. No właśnie pani Zielińska, pani minister Zielińska należy do tych właśnie zielonych, która, no można ją nazwać nawet ekoterrorystką, bo ona uważa, żeby naturę zostawić sobie swobodnie, żeby natura sama się rozwijała. No nie, w Niemczech, we Francji, w innych krajach cywilizowanych tą naturę się ujarzmia tam, gdzie można, tam, gdzie nie trzeba, to nie, to daje się swobodę. I dlatego blokowanie przez panią minister Zielińską, która zostając ministrem w rządzie Donalda Tuska, od razu na początku powiedziała, że nie będzie odchodzą od wszystkich programów, które by powodowały budowanie właśnie i zabezpieczanie przed powodziami, no bo to tak można było zrozumieć, że zaprzestanie tych projektów, wycofanie tych projektów, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości były przygotowane, to jest ekoterroryzm. To jakie mogą być tego skutki? Przenieśmy się do brzegu, miejscowość Brzeg, tam Zosia Niechciał, nasza reporterka. No, sytuacja jest dramatyczna, bo to jest miejscowość, w której ludzie brodzą nie tyle w wodzie z rzeki, co w swoich własnych fekaliach. Zosiu, minutka dla ciebie, poproszę o relację. Zgadza się i to chyba najdramatyczniejsze, idealnie pasuje do tego, o czym Państwo rozmawiacie. Tutaj Brzeg zmaga się właśnie nie tylko z powodzią i z tym, że siłą rzeczy ta woda będzie zanieczyszczać środowisko i będzie pozostawiała po sobie jeden wielki bałagan, tak to powiedzmy delikatnie. Tutaj dodatkowo wybiła przepompownia, nie dała rady, wybijają studzienki, także pływa tutaj absolutnie wszystko. Mieszkańcy, szczególnie ulicy Oławskiej, gdzie brodzą właśnie w tych fekaliach, w zasadzie do pasa, miejscami do pasa lub mniej, pokazywali mi zdjęcia, pokazywali mi, jak to wygląda. Można tam znaleźć wszystko, od papieru toaletowego po podpaski. Proszę wierzyć, że dodajecie do tego jeszcze Państwo zapach. Nie da się tam funkcjonować, nie da się tam żyć. Co gorsza, mieszkańcy, tam sytuacja miała miejsce w niedzielę wieczorem, mieszkańcy zgłaszali to już od samego początku. Władze miasta, magistrat pojawił się podobno tylko na chwilę przejazdem, samochodem. Nie rozmawiano z mieszkańcami. Nie od razu udzielono im pomocy, tak naprawdę dopiero pierwsze motopompy pojawiły się wczoraj, w środę, zdaje się, że po południu, i dopiero od tamtej pory zaczęto działać, ale to wciąż za mało. Zresztą dopiero tutaj otwiera się pytanie, co dalej, ponieważ to, że same te ścieki zostaną wypompowane. Dodam jeszcze tylko, że do tej pory mówiono mieszkańcom ulicy Ławskiej, że to żadne ścieki, że to tylko woda. Oczywiście sam zapach i wszystko, co w tej wodzie
się zupełnie na to nie wskazywało. W każdym razie, no właśnie, teraz dopiero jeszcze mieszkańcy będą się zmagać z tym, co po tych ściekach w mieście zostanie. Oczywiście już jest mowa o skażeniu tej wody, skażeniu tego terenu na terenie miasta Brzeg. No, oczywiście zalało też ogródki działkowe, także sady, podwórka, także to już jest realny problem dla mieszkańców tego terenu. Na razie jeszcze za bardzo nie wybrzmiewa, my podejmujemy go w zasadzie jako pierwsi. Bardzo dziękuję. I to jest najbardziej dramatyczny obraz i konsekwencje najbardziej dramatyczne oprócz ludzkiej śmierci, tego co się wydarzyło, kiedy ludzie w swoim domu do pasa mają szambo. Nie wodę z rzeki, tylko szambo. Marek Jakubiak, bo ta historia jest rozwojowa, to znaczy ludzie, pracownicy ratusza, jak rozumiem, czy samorządowcy, ludzie wysłani przez miasto do domów jednorodzinnych, powiedzieli właścicielom tych domów, że nie będzie miasto wypompowywało tej wody, bo nie ma sensu wody z rzeki wypompowywać do rzeki, która znowu wróci. Tymczasem okazało się, że to awaria kanalizacji, wodociągów i że tam nie ma czystej wody, tylko są fekalia. No, skala poraża po prostu. No tak, ale to jest norma dla tego rodzaju zjawisk. Ja bym się tutaj z panią poseł, wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska nie zgodził. Te zjawiska są przewidywalne. Nie ma co tutaj mówić, że to spadło nam po prostu tak z dnia na dzień i jesteśmy zaskoczeni. 10 dosłownie września polski program Kopernikus, którego używa Unia Europejska, wskazał wyraźnie na piętrzenie się kolumnibusów, które szły bezpośrednio na centralną Europę. Było wskazane, marszruta tych formacji burzowych była pokazana. Wszystko było jasne i klarowne. 10. I powiem tak, 13. Platforma Obywatelska dzięki Donaldowi Tuskowi nie wskazywała na takie zagrożenie. Dalej, 3 dni już po, dodam, że już niektóre państwa płynęły. Proszę państwa, to są chmury po kilkanaście kilometrów wysokości. To są chmury, które mają gigantyczne ilości wody w sobie. Nie da się tego nie zauważyć. A poza tym, wie pani, ja trochę znam Dolny Śląsk i powiem pani, że takie zjawiska są raz większe, raz mniejsze, ale w zasadzie co roku. I tak naprawdę, gdyby pani się mnie zapytała, na przykład zbiornik Raciborski, skąd się wziął, to ja pani powiem. W XIX wieku został zaprojektowany jeszcze przez ówczesnych gospodarzy niemieckich. Tak więc te zjawiska istniały, istnieją. Chodzi o to, żeby to pytanie, które było na początku tego programu, kto zarządza ekoterroryzmem w Polsce, który doprowadził do niewybudowania co najmniej 5 zbiorników suchych, kto za to ma odpowiadać? I proszę tutaj na panią Annę Zalewską nie zwalać, dlatego że ona po prostu zwyczajnie uległa temu terroryzmowi i powiedziała, że nie będzie wbrew mieszkańcom w takim razie budować. I mieszkańcy są sami sobie winni. Ci, którzy nie wybudowali, czy nie pozwolili na budowę tychże zbiorników. Po drugie, proszę pani, najpierw by trzeba było wziąć się za rozliczanie Wód Polskich, które nie spuściły ze zbiorników buforowych wody. Mam na to już dokumentację. Do samego końca trzymały pełne zapasy, zamiast je spuszczać systematycznie, żeby buforować nadwyżkę wody z Czech. To jest po drugie. Po trzecie, służby, które dziś działają, proszę pani, na terenie Dolnego Śląska, naprawdę robią to nieporadnie i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Nieporadnie. Niektóre miasta nawet worków nie miały. Ja nie rozumiem, co te miasta i ci ludzie, którzy tam zarządzają tymi miastami, mają w głowie. Natomiast z całą pewnością nie mieli w głowie bezpieczeństwa swoich mieszkańców. To jest po prostu, pani poseł, jakby paskudna strona rządu, który ja nazywam rządem partaczy. I tak naprawdę Komisja Ochrony Środowiska powinna dzisiaj wziąć sprawy w swoje ręce i zapytać się bardzo poważnie, jak to jest, że na przykład 22 roku pani Newman, europosłanka. Prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych, tak aby wszyscy dotknięci tą katastrofą mieli pełne wsparcie i to wsparcie musi wystarczyć na
nie tylko zlikwidowanie szkód, ale także pełną odbudowę i odnowę tej przestrzeni, w jakiej dzisiaj działamy tutaj w strefie powodzi. Także jeszcze raz dziękuję. Ja nie będę już Państwu czasu zabierał. O szczegółach porozmawiamy pewnie dziś wieczorem albo jutro będę też do Waszej dyspozycji, ale oddajmy teraz głos Pani Przewodniczącej i naszym przyjaciołom, kanclerzowi i premierom. Będą mówili w językach narodowych, ale mam nadzieję, że wszyscy Państwo macie tłumaczenia. Proszę bardzo, droga Ursulo, masz głos. Ja. Thank you so much. Thank you. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie premierze, drogi Donaldzie. Dziękuję za zaproszenie i za zaproszenie premierów i pana kanclerza. To jest bardzo ważny moment. Chcę zapowiedzieć, że Europa stoi u boku Polski i pozostałych krajów. To jest katastrofa narodowa, dlatego musimy połączyć siły, aby stawić czoła żywiołowi. Serce się łamie, kiedy widzi się, jak dewastujący wpływ ma ta powódź. Ale serce cieszy fakt, że tylu ludzi, tylu wolontariuszy pospieszyło z pomocą w walce z powodzią. Europa stoi przy waszym boku. I rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, jak najszybciej i jak najbardziej elastycznie można was pomóc. W czasie kryzysu udało się wykorzystać system Copernicus i obrazy satelitarne. Dzięki temu można było budować klarowny obraz tego, jak rozwija się powódź. Niektóre kraje zdecydowały się na uruchomienie mechanizmu ochrony ludności, europejskiego mechanizmu ochrony ludności. To jest taki mechanizm stanowiący dowód solidarności między państwami członkowskimi. Najważniejsza jednak rzecz to znalezienie finansowania na odbudowę po katastrofie. W tym celu możemy wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności, który może posłużyć do odbudowy dróg, autostrad, linii kolejowych czy mostów, czyli infrastruktury. Wiem, patrząc na skalę zniszczeń, że te pieniądze nie wystarczą. Dlatego wspólnie omawialiśmy pójście dalej, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, z maksymalną elastycznością i szybkością. To są priorytety. Dlatego zmobilizowany zostanie Fundusz Spójnościowy, tak by można go było wykorzystać elastycznie, w sposób dostosowany do potrzeb kraju i tam, gdzie te potrzeby są największe. Najpierw to będzie prefinansowanie, więc dostaje nie kraj i później można będzie wykorzystać je na inwestycje. Nie ma tutaj współfinansowania, ponieważ to jest Fundusz Spójności, 100% finansowanie, ponieważ czas jest wyjątkowy, to i działania muszą być wyjątkowe. 10 miliardów euro można wykorzystać z Funduszu Spójności dla krajów, które dotknęła powódź. To jest reakcja kryzysowa i bardzo dziękuję za szybkie zwołanie tego spotkania. Zapewniam, że w najbliższych miesiącach i latach będziemy was wspierać przy odbudowie po katastrofie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie premierze. Bardzo dziękuję panu za tę inicjatywę. Była bardzo pomocna, bardzo potrzebna, ponieważ wszyscy znajdujemy się teraz w podobnej sytuacji. Zostaliśmy ciężko dotknięci tymi klęskami żywiołowymi. W Austrii jeszcze doszedł do tego śnieg, ale okazało się, jak widzieliśmy, że wiele osób straciło swoje domostwa, musiało opuścić swoje regiony. Straty, jeśli chodzi o infrastrukturę, są niesamowicie duże.
wszystkie nasze kraje cierpią bardzo. Także jeszcze raz dziękuję Donaldzie za zwołanie spotkania tej grupy. Oznacza to bowiem, że dostaniemy więcej pieniędzy z Funduszu Spójności i to pieniędzy, które będziemy mogli szybko wykorzystać, żeby pomóc ludziom, czyli nie będzie udziału własnego, nie będzie współfinansowania. Plus do tego dochodzi Fundusz Solidarności, który wykorzystamy na odbudowę infrastruktury, na przykład dróg, także ze wsparciem przewodniczącej, która powiedziała, że dostaniemy te pieniądze szybko i w sposób mało zbiurokratyzowany. Kto szybko pomaga, ten pomaga podwójnie. Tak więc widzimy, że europejska solidarność odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Pamiętajmy także o Rumunii i widzimy, że europejska solidarność pomaga naszym wszystkim państwom i udostępnia dodatkowe środki, między innymi z Funduszu Spójności. To będą pieniądze, które wykorzystamy, żeby pomóc ludziom w potrzebie. Proszę o wypowiedź premiera Czech Petra Fiali. Bardzo proszę. Dobry wieczór, damy a panowie. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu premierowi Donaldowi Tuskowi za zorganizowanie tego spotkania i za jego gościnność i za inicjatywę. Uważam, że jest bardzo ważne, że spotykamy się tutaj my, premierzy z krajów, które dotknięte są tą katastrofą naturalną wraz z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej w czasie, kiedy stale walczymy z tą katastrofą naturalną. Jeszcze nie przeszło to, nie jest to za nami, to już rozmawiamy o tym, w jaki sposób finansować odnowę tych terenów, które na których była powódź. Republika Czeska została w znaczący sposób wystąpiła ta powódź. Mamy dwa regiony, łomonieckie i moravskoslezskie na północy, w których wystąpiła powódź i szkody są naprawdę ogromne. Musieliśmy ewakuować 20 tysięcy mieszkańców. Niestety powódź zabrała 5 ofiar. Wiele osób straciło swoje domy, swoje gospodarstwa. Została zniszczona infrastruktura w wyniku działania tego niszczącego żywiołu. Mówiliśmy, mosty, drogi, domy, dworce kolejowe, linie kolejowe, to wszystko będziemy musieli odnawiać. Dla nas to będzie stanowiło ogromne zadanie. Jesteśmy przygotowani jak najszybciej znaleźć środki finansowe, tak żebyśmy mogli pomóc naszym obywatelom, tak żebyśmy odnowili infrastrukturę. Czeski rząd już zdecydował o tym, że znowelizujemy nasz budżet na bieżący rok, na przyszły rok, tak żebyśmy wykorzystali 40 miliardów koron, tak żebyśmy mogli zacząć naprawiać tą zniszczoną infrastrukturę. Myślę, że te szkody byłyby o wiele większe, ponieważ ta powódź była u nas większa niż w 97 roku i byłaby większa i większe byłyby szkody, gdybyśmy nie zainwestowali dziesiątek miliardów koron w obiekty przeciwpowodziowe i to okazało się bardzo użyteczne i dzięki temu mogliśmy zniwelować te szkody, które by powstały u nas, czy też w krajach sąsiednich. Bardzo się cieszę, że ten system działa, że działa system zarządzania kryzysowego. Dziękuję za współpracę, którą mieliśmy między poszczególnymi krajami i jest jasne, że musimy dalej rozwijać tę infrastrukturę przeciwpowodziową, żebyśmy zniwelowali skutki przyszłych powodzi, których nie możemy wykluczyć. To, co potrzebujemy obecnie, to jest to, że musimy wybudować, naprawić infrastrukturę. Będzie to kosztować bardzo wiele pieniędzy. Bardzo trudne byłoby, żebyśmy sobie z tym poradzili z budżetów krajowych. Bardzo się cieszę, że wyraziliśmy sobie tutaj solidarność i że pani przewodnicząca przedstawiła konkretne projekty, konkretne kwoty, konkretne fundusze, z których będziemy mogli korzystać i teraz musimy dojść do końca tak, żebyśmy te środki finansowe mogli wykorzystać jak najlepiej dla naszych obywateli. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Koledzy,
U nas na Słowacji i myślę, że również Państwo w swoich krajach bardzo często używamy takiego określenia, że woda i ogień to są dobrzy słudzy, ale mogą też stać się wielką groźbą. Słowacja przy powodzi miała to szczęście, że nie mamy u nas ofiar śmiertelnych. Chciałbym tutaj wyrazić wielkie współczucie i żal, że zarówno w Austrii, jak i w Polsce i w Czechach były ofiary śmiertelne tej powodzi. Nie da się tego naprawić niestety. Możemy wyczyścić nasze zanieczyszczone auto, możemy wybudować most z powodzi, ale nie możemy przywrócić ludzkiego życia. Kiedy polski premier Donald Tusk zadzwonił do mnie, natychmiast zrozumiałem, że chociaż to wydarzenie będzie krótkie i krótkie spotkanie, że będzie chodziło o spotkanie, które jest niezwykle istotne. I powiem to otwarcie. Otwarcie powiedziałem to również na spotkaniu. Ludzie, którzy żyją w Unii Europejskiej, chcą wiedzieć i widzieć, że organy Unii Europejskiej poświęcają tyle samo uwagi obywatelom, którzy mieszkają w ramach Unii Europejskiej, taką samą uwagę jak tym, którzy spotykają się poza naszymi granicami. To, o czym powiedziała Pani Przewodnicząca, to jest bardzo istotna informacja, która podniesie zaufanie do instytucji europejskich. Po drugie, kiedy Donald do mnie zadzwonił, było oczywiste, że fundusze, które są do dyspozycji, Fundusz Solidarności czy pomoc techniczna, którą Unia Europejska może przekazać, są niewystarczające dla tych szkód, które powstały, że będziemy potrzebowali nowych narzędzi i nowej elastyczności, żeby przynieść coś nowego, dać coś nowego. Mówiliśmy o tym na spotkaniu z panią przewodniczącą, która poinformowała nas o to, co jest dostępne. Poprosiliśmy, żeby była większa elastyczność w wykorzystywaniu tych funduszy. I tutaj pani przewodnicząca doszła do takiego wniosku, że wykorzystajmy 10 miliardów euro dla kilka krajów, które zostały dotknięte, i warunki do wykorzystania tych środków będą dużo prostsze. Zostało to określone, co każdy z krajów, który został dotknięty powodzią, co będzie musiał zrobić, i to znacząco, będzie to znacząca pomoc dla tych krajów. Donald, jeżeli mi pozwolisz, chciałbym tutaj powiedzieć na koniec coś takiego, że nie pamiętam od chwili, kiedy po raz pierwszy zacząłem uczestniczyć w spotkaniach europejskich, nie pamiętam takiego krótkiego spotkania, które miałyby takie dobre wyniki. To było perfekcyjne, bardzo dobre spotkanie z bardzo dobrymi wynikami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Szanowni Państwo, to spotkanie Donalda Tuska między innymi z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. 10 miliardów euro z Funduszu Spójności będzie przeznaczone dla krajów dotkniętych powodzią. Natomiast dwie kluczowe kwestie, żeby to nam nie umknęło. Nie mamy dużo czasu, ale musimy o tym kilka słów powiedzieć. Von der Leyen potwierdza to, co przedwczoraj powiedział komisarz europejski, że polski rząd i inne kraje dotknięte powodzią miały od wielu dni pełną informację z Brukseli dotyczącą zagrożenia powodzią, przewidywalnych warunków atmosferycznych, czyli Donald Tusk wiedział, ale nic nie zrobił. Służby i państwo wiedziało, ale się nie przygotowało. To po pierwsze. A po drugie słyszałem coś o prefinansowaniu, czyli najpierw Polska będzie musiała wyłożyć, żeby potem dostać te pieniądze. Pytanie, z czego wyłożymy? Słyszę, że na nic nie ma pieniędzy. Ale zacznijmy od tego pierwszego. Zaraz pan poseł Romanowski, bo jeszcze nie zabierał głosu. Natomiast muszę dopytać panią poseł Schadler. Pani poseł, Polska 2050 domagała się, żądała tego, żeby brać odpowiedzialność w nowym rządzie za klimat, za środowisko i żeby mieć marszałka Sejmu. Macie marszałka Sejmu, macie klimat, macie środowisko, wasi ludzie są za to odpowiedzialni. To teraz musicie też wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, za skalę zniszczeń, za chaos, za dezinformację, za to, że kiedy szef BBN-u major Siewiera objechał Polskę, wrócił do Warszawy i powiedział: burmistrzowie, wójtowie,
mówią, że z centrali nie było informacji o skali zagrożenia, o tym, jaka będzie pogoda, a my nie mogliśmy poinformować lokalnej społeczności. I tych kilkadziesiąt godzin zaważyło na tym, że niestety część miejscowości została zniszczona. Pani poseł, miejcie odwagę dzisiaj wziąć za to odpowiedzialność. Proszę pana, uważam, że odpowiedzialność powinien każdy wziąć za to, za co jest de facto odpowiedzialny. Pan niestety zarzucił mi w poprzedniej wypowiedzi, że w sposób jakiś spłaszczyłam odniesienie się do pana pytania. Otóż proszę pana, jeśli chodzi o budowanie zbiorników retencyjnych, to na dzień dzisiejszy mówicie tylko państwo o wiceminister z Partii Zielonych. Natomiast byli również inni politycy, którzy w 2019 roku, tacy jak pani Anna Zalewska i pana Aleksander Szwed, również protestowali. I to było rzekome wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. Więc może należy rzeczywiście prześledzić tę całą kwestię. Należy prześledzić również kwestię budowy wałów, bo przed 2016 roku średnio było 200 kilometrów rocznie budowane. Po 2016 roku niestety tylko kilkanaście kilometrów. To jest też wzięcie odpowiedzialności. Kolejnym kłamstwem jest to, że nikt nie komunikował, iż powódź się zbliża. Ja byłam na posiedzeniu sejmowym 13 września i już wtedy, jeszcze przed głosowaniami, dostałam informację, że jako posłanka z Wielkopolski muszę szybko wracać do Wielkopolski, bo jesteśmy w strefie zagrożenia, więc nie wyobrażam sobie, że te informacje... Trzeba było Tuska poinformować, pani poseł, bo on nie wiedział. Pani wiedziała, to trzeba było poinformować. Argumentację w ogóle tutaj stosować, przekłamuje pani rzeczywistość. Jestem przekonana, że te informacje poszły, a jeśli nie, to właściwe służby powinny to wszystko sprawdzić. Tak samo jeśli chodzi o odniesienie się do słów pana Jakubiaka. Skoro pan ma te dokumentacje samorządów, które nie zostały poinformowane, to oczekuję od pana, że pan naprawdę się tym zajmie jako poseł i pan sprawdzi, czy rzeczywiście one są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Bo dezinformacji dzisiaj nie potrzebujemy. Szczególnie nie potrzebujemy jej w przestrzeni medialnej. Bo dzisiaj... To pani poseł, bo minister Romanowski jeszcze głosu nie zabierał. Trochę nam się program przez to wszystko skrócił. Moment, bo to groźnie, bo jeszcze do więzienia mnie wsadzą. No cóż, pani poseł tylko na końcu powiedziała prawdę, że rzeczywiście dezinformacji nam nie potrzeba, przez cały czas powtarzając jakieś półprawdy, czy wręcz wprowadzając wszystkich w błąd. No bo przecież to pan premier i wszyscy to pamiętamy, wszyscy to słyszeliśmy, mówił, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, nie ma powodów do paniki wtedy, kiedy i właśnie przed chwilą potwierdziła to pani Ursula von der Leyen, że te informacje były przekazane już znacznie wcześniej, bo 10 września. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, szanowna pani poseł, nawet łopat i worków brakuje w tym momencie i brakowało tym bardziej na samym początku, więc co pani tutaj opowiada o jakiejś organizacji, jakiejś odpowiedzialności Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy sprzed kilku miesięcy? Za późna mobilizacja wojska, to wojsko powinno być tam znacznie wcześniej, etc., etc., więc tak naprawdę jeden wielki chaos i dezorganizacja, jedna wielka katastrofa i niestety niepiękna, bo to szambo, które wybiło właśnie w brzegu, jak najbardziej, myślę, obrazuje stan innych działań, antypolskich działań tak naprawdę waszej koalicji, bo zablokowanie tych zbiorników retencyjnych, wielu instalacji na Odrze jest tego dokładnym przykładem i to teraz powódź bardzo nam wszystkim unaoczniła, ale tutaj możemy pomnożyć tego typu przykłady. Zaczęliśmy dyskusję od sprawy związanej właśnie z antypolskimi działaniami ze strony Niemiec. No to jest zrozumiałe w jakimś sensie, że jedno państwo wykorzystuje pożytecznych idiotów, czy próbuje werbować agentów, żeby działać w swoim interesie. Ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której Polacy działają przeciwko naszemu interesowi, jeżeli mamy do czynienia, że ministrowie czy wiceministrowie tego rządu, w stosunku do nich może być podejrzenie, czy tego typu działalności właśnie wymierzonej w nasze interesy nie prowadzili w sposób
nie tylko wynikający z ich, nie wiem, głupoty czy ignorancji, tylko z jakichś innych powodów, to już jest naprawdę bardzo poważna sprawa i dotyka istoty funkcjonowania państwa. Państwa, które musi być sprawne i dobrze zorganizowane, a tego absolutnie teraz nie widać. Mogę wam dać po 20 sekund. To ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę, szanowni państwo, na to, co powiedziała Ursula von der Leyen na temat środków, które uruchomi Unia Europejska i powiedziała o przesuwaniu środków. Więc ja mam nadzieję, że to nie będzie takie przesunięcie środków, że z moich Warmii i Mazur, z mojego regionu, te środki zostaną przesunięte, bo Warmia i Mazury powinna te środki mieć, a uruchomione powinny zostać nowe środki dla Dolnego Śląska, bo to nie ulega wątpliwości, że tam pieniądze duże powinny pójść na odbudowę, ale nie kosztem innych regionów. Z przykrością muszę powiedzieć, że pani poseł nie słuchała tego, co mówiliśmy tutaj i z bardzo złe wyciągnęła wnioski. Otóż pani Anna Zalewska i Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tej inwestycji na skutek protestów, a nie, że protestowali. To jest po pierwsze. Po drugie, nie podoba mi się zarządzanie ochroną środowiska. Byliśmy razem w Puszczy Białowieskiej. Pamięta pani, miało ani jedno drzewo nie paść, a wyżynka idzie na całego. Mieliście chronić polskie lasy, wyżynacie o 150% więcej niż PiS polskich lasów. Pytam się, czy to jest dom wariatów? Szanowni państwo, muszę kończyć. Mam nadzieję, że w tym gronie się jeszcze spotkamy bez konferencji, bez przerywania i naprawdę dłużej porozmawiamy. Iwona Arendt, Marek Jakubiak, Marcin dziękuję Romanowski, bardzo. Ewa Szadler. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. To był program Miłosz Kłeczek zaprasza. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.